Nie chcę, żebyś szansę w ogóle wyszła, że to coś znaczy. Bardzo ludzie będą patrzeć na moją decyzję. Gadamy po polsku w domu, jemy polskie jedzenie. Tata i mama urodziły się w Tarnów i przyszli do Ameryki, do Chicago, jak mieli 20-21 lat. I ja właśnie się urodziłem w Addison i tam mieszkam całe moje życie. I mój tata był biegacz, moja mama grała w koszykówkę, to mamy jakieś sportowe krew w siebie. I wiesz, mój brat też grał piłkę nożną i myślę, że zawsze byliśmy taką sportową rodziną. Nie gadam najlepiej po polsku, bo urodziłem się w Ameryce i wiesz, angielski jest mój pierwszy język, ale próbuję najlepiej jak mogę, żeby to trzymałem to polskie w siebie, wiesz. Gadamy po polsku w domu, jemy polskie jedzenie. Chcę, żeby moje dzieci też gadali po polsku, bo myślę, że to jest bardzo fajne, że możesz gadać bardzo dużo języki i trzymać to Europę w siebie. Chicago jest też chyba takim dobrym miejscem do tego, bo tutaj na każdym kroku Polonia, wielu Polaków na trybunach też często się pojawiają, prawda? Tak, tak. Bardzo fajnie jest, jak widzę Polaków na trybunach, bo to we mnie, wiem, że moi rodzice są bardzo, że bardzo to lubią, bo oni są od Polski. Rodzina została w Polsce w dużej części. Tak, mój tata, cała rodzina mieszka w Polsce i ja ostatni razem byłem z Chicago Fire z Akademią. Mieliśmy tam turniej w Zakopane i moja rodzina przyszła mnie oglądać i było bardzo fajnie i miło zobaczyć ich. O czym rozmawiałeś z trenerem Michniewiczem? No, gadaliśmy jak tutaj jest życie, jakby było w Polsce. Wiesz, gadali, bo on jest bardzo, bardzo fajny gość. Myślę, że bardzo łatwo do niego jest gadać i od razu jak go zobaczyłem, to było bardzo, bardzo miły, bardzo fajny do mnie. Było bardzo fajnie z nim być. Wojtek Szczęsny wysłał do mnie SMS-a po tym, jak zobaczył w mediach zdjęcie Gabriela Sloniny z numerem 1. Czy macie coś zagrożony, tak? Nie, mój trenerze, tu chodzi o reprezentację U21, tak? Dostałem koszulkę z jedynką i nie chcę, żeby Szczęsny w ogóle wyszła, że to coś znaczy. Myślę, że to był bardzo fajny prezent i no, jak dostałem, to dostałem ciarki na siebie, bo to jest coś niesamowitego dla mnie. Trener Michniewicz powiedział, bo rozmawialiśmy kilka dni temu, że ty wprost powiedziałeś mu, że jeśli dostaniesz w czerwcu powołanie na zgrupowanie reprezentacji Polski, to je przyjmiesz. Tak, no gadaliśmy o tym i też teraz trener amerykański do mnie gadał i myślę, że no, to będzie bardzo trudna decyzja, bo myślę, co ja wybram, to będzie miał bardzo duży Wpływ na następne kroki w moim karierze, ale muszę powiedzieć, że jest trudno, bo wiem, że bardzo ludzie będą patrzeć na moją decyzję i będą ludzie, którzy będą uwielbiali moją decyzję i będą ludzie, którzy nie będą lubić moją decyzję i będą muszę być okej z tym, ale no, to jest pewnie, muszę powiedzieć mentalnie, najtrudniejsza decyzja, którą będę miał w moim karierze do tego punktu. Gra w reprezentacji Polski, gra z orzełkiem na piersi, to jest jedno z twoich marzeń? No, by było 100% jedno z moich marzeń i no wiesz, urodziłem się w Ameryce, to wiesz, będzie bardzo trudno tą decyzję podjąć, ale no 100% by było jedno z moich marzeń, żeby grać z tym orzełkiem na moim koszulce. Jak się mam? Dobrze, co do ciebie? Dobrze, wszystko. Fajnie cię widzieć. Tak, tak. Jak wszystko? O, wszystko dobrze. Jak pomysł? Jest okej, trochę mentalnie to, wiesz. No. Ale jest okej, wiesz. Gabriel był jednym z wielu chłopców, gdzie w takim wczesnym stadium nigdy bym nie powiedział, że jego rozwój tak się potoczy. Nie był taki postury, nawet było takie lekko szybkości, tak? Także jego warunki fizyczne to nawet nie wykazywały. Zawsze byłem wielki taki i zawsze byłem w bramce. Ja grałem, jak byłem bardzo młody, to no, fizyczne warunki to są bardzo ważne dla bramkarza. Myślę, że jak jesteś wysoki, jesteś wielki, jesteś szybki, to
to dodaje ci bardzo dużo warunki w meczach. Pozycja bramkarza wymaga jakichś takich konkretnych atrybutów, tak jak właśnie bycie odpornym na jakieś takie czynniki zewnętrzne. Świetnie gra jest na linii, w górze, w dośrodkowaniach, nie ma problemu. Jest niezwykle dojrzałym zawodnikiem jak na swój wiek. Wie, czego chce, od zawsze wykazywał wolę walki, pracy, był bardzo pracowity na treningach. Jestem bardzo młody i myślę, że muszę zawsze trenować, jakbym był najgorszy na boisku, bo taka mentalność to dosiągniesz bardzo duże rzeczy w życiu. Chcę być bardzo mocny z tyłu, chcę być bardzo głośny, chcę być kapitanem na tym boisku, chcę, żeby moje zawodniki mieli ufały we mnie i zawsze będę miał taką mentalność, żeby robić najlepiej jak mogę. Muszę grać trochę lepiej nogami, bo wiem, że w Europie to bramkarz jest 11 zawodnik na boisku. Muszę ufać siebie, żeby grać nogami, żeby podać ci piłkę, jak są pod presją i ty musisz być bardzo dobry, jak masz presję i musisz być bardzo mocny tam z tyłu, żeby grać w reprezentacji. Widziałem też trochę twoich interwencji, jednak refleks, jednak zwinność, skoczność to są na pewno mocne strony. Pracuję na to codziennie, robię co mogę, żeby był bardzo szybki, bardzo skoczny, żeby mogłem te piłki wyciągać, bo to jest najważniejsze. W bramkarza musisz bronić bramki. Legenda MLS-u Tony Miola powiedział, że przypominasz mu troszkę młodego Gigi'ego Buffona. Widzisz jakieś podobieństwa? Gigi Buffon jest jeden z najlepszych bramkarzy na świecie i myślę, że to jest bardzo fajnie, że to powiedział, bo to tylko dodaje motywację do mnie, żeby trenowałem najlepiej jak mogę, ale właśnie oglądam bardzo dużo bramkarzy i myślę, że próbuję brać coś dobrego od wszystkiego i bardzo fajnie, że to powiedział, ale wiem, że mam dużo pracy, żeby do tego miejscu dostać się. Porozmawiajmy troszkę o twoim wejściu w ogóle do tej seniorskiej piłki, bo w wieku 14 lat pierwszy profesjonalny kontrakt, tak? Tak. Jak podpisałem kontrakt, to jeszcze zostałem parę lat, jeden rok czy tam z akademią, bo jeszcze nie byłem gotowy na seniorską piłkę, ale potem jak miałem 15 lat, to poszłem na preseason z drużyną i było fajnie trenować z seniorską drużyną, przyzwyczaić się do tej szybkości wszystko, bo coś innego od akademii do seniorskiej piłce. Było bardzo fajnie, jak zrobiłem mój debiut tutaj. Z czystym kątem? Tak, z czystym kątem. Miałem parę interwencji, ale pracuję codziennie, żeby ciągle robiło się lepiej i lepiej. Lepsze i lepsze. Dla mnie najważniejsze, że robię codziennie, jak nikt nie ogląda. Że jestem profesjonalny w jedzeniem, z regeneracją, bo to jest najważniejsze dla mnie, bo potem jak wejdę na boisko, to ufam w siebie, wiesz. Mam możliwość siebie, że mogę wszystko, co ja chcę robić na tym boisko. 8 meczów w tym sezonie MLS, 5 czystych kąt, czyli to jest taki wynik, który też dla ciebie jest na pewno czymś bardzo takim nobilitującym, bo jednak czyste konto dla bramkarza to jest chyba coś najlepszego. Tak, 100%. Jak wychodzę od meczu z czyste konto, to nic nie jest lepszego. Nawet jak nie mam najwięcej interwencji, bo czyste konto też jest cała drużyna, wiesz. Wiem, że nasz komentator Tony Miola to miał 16 czystych konto w 2000 i to jest jeden cel, że chcę to pobić. Chcę 17 dostać albo nawet więcej jak mogę i myślę, że jestem na bardzo, bardzo dobrą drogę. Jak sobie spojrzałem na te mecze, w których ty te czyste konta zachowywałeś, to w jednym strzelał w twoją stronę Gonzalo Higuain, w drugim Javier Hernandez i Douglas Costa, także to są naprawdę solidne nazwiska i to są ludzie, którzy mają tą stopę ułożoną dobrze. Gonzalo Higuain pewnie był największy, bo myślę, że nasza obrona była bardzo, bardzo dobra przeciwko LA Galaxy, to chyba Javier Hernandez to nie miał strzał na mnie, ale Gonzalo Higuain, nawet jak oglądasz i widzisz te zawodnicy, jak biegają, to jest bardzo fajnie. Let's go! Myślę, że mentalnie byłbym gotowy grać w Europie. Wiem, że trochę czasu bym musiał, żeby przyzwyczaić się do tej szybkości. Premier League jest jeden z najlepszych lig na świecie, wiesz.
by było bardzo fajnie tam grać. Myślę, że atmosfera tam jest jeden z najlepszych na świecie. Piłka nożna w Europie i nawet życie w Europie jest coś innego, wiesz. To jest ten krok, co musisz zrobić jeden raz w życiu i przyzwyczaić się do tego życia tam i do piłki nożnej tam tak samo.